Zapomniałem nagrać wstępu do filmu, jak tu jechaliśmy, więc teraz wyjeżdżamy, ale nagram wstęp, żeby nie było, bo w każdym dramacie, jak was uczyli w szkołach, musi być wstęp, rozwinięcie, jeszcze mnie poprawia, i zakończenie. Najfajniejsze są zawsze zakończenia, ale chociaż nie, bo nie chce nam się stąd wyjeżdżać. No dobra, chwila prawdy. Sytuacja ma się następująca. Kolejny most i niepokonany. Pięknie, prawda? Rzeka. Samochód. I kurwa, ktoś musiał papieżaki zostawić. No. Właśnie skończyłem rozkładać namiot. Pierwszy raz od pół roku, albo od września, chyba wtedy był ostatni raz używany. Generalnie wszystko jest ok, nie ma grzyba i tak dalej. Problem był w poduszce, takiej skeczuli. A tam jest, bo był mokry t-shirt w środku. Był mokry t-shirt w środku i zawinęło wszystko. A widok z namiotu. I dupa. Stoimy w krzakach. Nie jesteśmy sami, bo tam wędkarze się rozbili. Stoimy już równe 24 godziny i zrobiłem taki test, ile prądu zużywamy na postoju. Tam jest słońce. Mam akumulator 100 amperogodzinny. Mieliśmy przez noc podłączoną lodówkę, przez chwilę chodziło webasto, ładowaliśmy telefony, powerbanki, było jakieś światełko, więc tak klasycznie zużywaliśmy prąd. Zaparkowałem trochę jak melepeta, bo de facto panel słoneczny nie ładuje, bo chcieliśmy mieć widok na rzekę, na tą rzekę, a panel jest cały czas w cieniu, bo zasłania go namiot. No wiadomo, priorytety. Widok ponad prąd. I co to jest? Wiedźma nazbierała ziół. O. Z lasu. Brucha? Tak. I co to jest? Jaskółcze ziele. Krwawnik, bardzo zdrowy. Tu jest bluszczek kurdybanek. Mhm. O. A i jest jeszcze pokrzywka. Proszę. Naturalne. Wszystko. A jarmuż? Jarmuż możesz kupić w sklepie. Okay. A co tam jeszcze jest? A cieciorka? Cieciorki też nie ma, bo to nie do herbaty. Mhm. Majówka. 2022. Trochę na nią czekaliśmy. Miało być gotowanie na kociołku, chlebek pieczony z ogniska, same frykasy. Kończy się na parówkach, dlatego że co? Że zostawiłem. Nie, zostawiłem w domu skrzynkę ze wszystkimi kuchennymi przyborami. Nawet nie mamy widelców, sztućcy, nie wspominając o innych rzeczach. Mamy tylko scyzoryk i multitoola i kombinujemy. I na przykład teraz będą parówki z ogniska. Można? Można. A robaczki są? Są, na pewno, ale to dużo białka. Wszystkie sztućce, garnki i tak dalej zostały w domu. O, trochę krzywy. Muszę znaleźć prostszy, poczekaj. Mieliśmy tylko i wyłącznie plastikowe, zapasowe talerzyki. No proszę. Przykład adaptacji. Wejdę kalafior.
to je takie rzeczy. A tu proszę, jaki MacGyver ze mnie. Nie mieliśmy sztućców, łyżeczka, parę zupek chińskich, kalafior z grilla, sałatka. Ania jeszcze sobie do sałatki zrobiła z patyczków pałeczki, więc daliśmy radę. Wyszło słonko. Przestawiłem panel i mówię o tamtym słonku, a nie o tobie. Tu mamy 20-litrowy baniak na wodę. Tak jak mówiłem, 3 dni. Zużyliśmy trochę ponad połowę. Jakieś szybkie mycie. Myliśmy się, Ania? Nie. No dobra, nie było mycia. Gotowanie, mycie rąk i tego typu pierdoły. Więc moim zdaniem, jakbyśmy mieli garnki, bo garnki zostawiliśmy w domu, nie byśmy gotowali ryże, nie ryże i inne tego typu wynalazki, to 20 litrów na 3 dni nie w zupełności by wystarczyło. Zbieramy się powoli, jest co prawda poniedziałek, ale jutro trochę rzeczy trzeba pozałatwiać. Ostatni dzień majówki, a też nie chcę stać w korkach, jak będziemy wracali z nad tej pięknej Narwi. Zestaw wygląda tak. Zaraz wezmę się za składanie. Zacznę od namiotu, potem markizę, solar i wio. I wracamy do cywilizacji. W tej całej przygodzie z namiotem dachowym to najbardziej nie znoszę składania tego. Znaczy nawet całe składanie to jest pół biedy, natomiast jak jest ten szary, nie wiem jak to nazywa, pokrowiec, o, kondon, to on ma tak zrobiony suwak, że on co chwila łapie materiał od namiotu. I walka z tym, jeszcze w takim fajnym upale, to nie jest najprzyjemniejsza rzecz i zajmuje to zawsze najwięcej czasu. Jeszcze to mam mało miejsca, bo mam relingi, więc mam trochę utrudniony dostęp. Może jakby był suwak taki z jakimś takim coś a la pługiem, żeby rozsuwał ten materiał, to może albo odsuwał go od samego suwaka pokrowca, to by było lepiej. A tak naprawdę parę centymetrów i non stop się zacina. A raczej nie zamontuję, bo oczywiście przy moim talencie zgubiłem nakrętki, więc zrobię to w domu. Tak to jest, jak robi się rzeczy na chwilę do testów, a potem one jeżdżą lata. Docelowo chciałem zrobić taki szporządny ten stelaż, ale jest ze zwykłych kątowników aluminiowych i kwadratowych rur aluminiowych, które miałem. Ale działa. Wracamy z bardzo udanej majówki, podładowani. Byliśmy 3 dni nad Narwią, ale z przygodami, ale jak zwykle dzięki mojemu cudownemu charakterowi, nastawieniu, prawda? Daliśmy radę. Zrobimy eksperyment i zobaczymy, ile zużywamy w ciągu 3 dni piwa, wódki, wody pitnej oraz prądu, jakie mamy zapotrzebowanie.
zachowując oczywiście klasyczny wyjazdowy reżim sanitarny, bez przegięć w jedną i w drugą stronę.